Witajcie na kanale Kwasogranie. Dzisiaj mecz spory, bo ostatnio sporo się działo, sporo transferów do klubu z klubu. No i teraz liczymy na to, że nowe nabytki pokażą się z bardzo dobrej strony. Liczę na Nascimento, który został pozyskany. Troszkę, jak widzieliście, przesadziliśmy, jeśli chodzi o... No, mogliśmy przynajmniej bańkę oszczędzić, wydaje mi się. Nascimento, Listowski, było kilku graczy. Kąciusz, gdzie dawaliśmy tyle, ile jest warty, nie próbując zejść niżej. Ale chcieliśmy tych piłkarzy pozyskać do klubu. Były możliwości, że pewnie gorzej by się to zakończyło, no ale szkoda, że tak się stało. Chaty spor, drużyna sytuacji. No jest, mam nadzieję, że do pokonania, że tutaj nowe nasze nabytki pokażą się z dobrej strony. Banku minięty przez Alarmia, pierwsza interwencja naszego zawodnika nieudana, Labrowicz, no i nie musi interweniować, świetny napastnik chaty sporu, Jakuba, kolejna szansa tego piłkarza, Perka, jest pozyskany ze strony. Odegar, Perka, do Kąciora, Kącior. Jest Kibrić, no ale niedokładnie kończą sobie za to piłkę, próbuje już ją przejąć ponownie. Kądzior. Ale na pewno ten pierwszy mecz to będzie wielka niewiadoma. Kądzior. Odegar. Jest na Nascimento. Wszyscy troszkę bardzo pospinali na ten moment. Widać, że próbują coś zrobić. Hatespor naciska. No, na pewno jest to mocna drużyna turecka. Hatespor. No, piłka w pole karne. Labrowicz ma 1-0. 11 minuta. Szybko nas wypunktowali piłkarze z Turcji. Hatespor. Teraz Jakuba. Jakuba. Odegar. Pyrka. Kądzior. Kidrich. Lamkelze. Kidrich kontynuowany. Nie wierzę. Jak to będzie 7 miesięcy, to zwariowałem. Zapolnik. To jest drugi mecz w tym sezonie i Kidrich jest znowu kontuzjowany. Dobrowicz. Banku. Pawłowski. Rusza Pawłowski. Zobaczcie, co się dzieje. Banku świetnie. Od razu na obieg, pobieg, piłka do Listowskiego, Listowski, czy pokusi się strzał, Aladin, mamy 1-1, świetnie, Aladin pokazał się w polu karnym, to jest drugi sezon. Świetny sezon Aladina. Mam nadzieję, że taki będzie. Odegar. Perka. I was, Perka. Dobrze zawodnicy odzyskują piłkę. Aladin faulowany. Nie wierzę. Kolejna kontuzja napastnika. Tym razem bez kontuzji się było. Odegar do Kąciora. Kądzior. Odegar. Dośrodkowanie wprost w ręce Kardeslera. Ciekawe, czy ze szkółki kogoś znajdą piłkarze, skauci juniorów, czy w tym sezonie będą jakieś fajne nazwiska, które przybędą
do nas. Konior, Odegar, Odegar. Jeszcze utrzymaj się przy piłce. Ta sprawa uchodzić, a piłkarza ochotę sporu. Labrowicz broni. Banku. Piłka do Pawłowskiego. Banku. Czeka Pawłowski na swoich partnerów. Banku. Listowski. Przerzut piłki do Kądziora. Świetna piłka. Pyrka. No i teraz już rozpoczyna akcję Pyrka prawą stroną do Odegara. Odegar ma sporo miejsca, żeby zakończyć tą akcję. Popatrzcie, co się stało. 45 minuta. Piłka po stronie jeszcze Puszczyni Pomice. Kądzior wykłada piłkę w Banku. Banku strzela, no i znowu rzut rożny. Jeszcze pozwoli sędzia pewnie zagrać. Pani sędzina pozwoli jeszcze zagrać? Nie. Sędzia jednak rozpoczyna już drugą połowę. Bez zmian w drugiej połowie. Na razie nie mogę się przyczepić do gry obrony. Kądzior, jest Listowski, jest Pawłowski. Pawłowski strzela, ale wprost na linię strzału wychodzi i obrońca chaty sporu. No tutaj kilku zawodników byłoby, którzy mogliby spokojnie znaleźć się w drużynie w Puszczyni Połowice. Wiem, że mamy coraz mniej środków, a teraz Alewi, dobrze, Alewi. Znowu obrona. Jakuba minięty. Mamy 2-1. Niestety sporo prowadzi w tym spotkaniu. Czy to będzie druga przegrana tej drużyny? Teraz Banku próbował przejść. Nie udaje mu się Jakuba. Banku jeszcze raz. Będzie miał szansę tutaj zagrać do Pawłowskiego. Pawłowski. Jest Pawłowski na skrzydle. Jest Listowski. Listowski. Lin strzela, no ale takie strzały, no raczej. A raczej nic z tego nie będzie. 58 minuta. Listowski. Listowski na razie pokazał kilka dobrych podań, aczkolwiek jeszcze chyba nie oddawał strzału na bramkę. Jakuba, tym razem dobra interwencja, Banku. Maskrimento. Kolega. Piłka do Pawłowskiego z Banku. No i teraz to Banku będzie próbował obiec Kilmara. Nie udaje się ta sztuka, więc muszą wracać się na pozycję piłkarzy Puszczy. Będą zmiany w zespole. Na pewno zejdzie Odegar, wejdzie Struski, Roza, Jakubę, Siemieszko, za Kądziora. Z przodu na razie bez zmian. Siemaszko ruszył. Listowski. Jest Pawłowski. Akcja zawodnika drużyny Puszczyni Połowice. Niestety bez powodzenia. 53 minuta. Pyrka. Jest Żyro. Mamy kolejny rzut rożny.
Za krótko rozegrana piłka, kolejny raz. Wyłożenie do Listowskiego. Listowski strzela. No i tutaj Kartesner świetnie broni. I błąd teraz Pyrki w starciu z Delbashiru. Ale dobrze wchodzi Pawłowski. Świetnie przejdzie piłki przez Pawłowskiego. No, to wycofanie w pole karne nie było już najlepsze. Mógł to rozegrać lepiej. Teraz Pyrka traci kontrolę nad Fernandezem. Krakun tak samo, Żyra jest tylko w polu karnym. Będzie tutaj próba zagrania do środka. Dobrze, że Roch kasuje ten atak. Siemaszko. Czeka tutaj na Pyrkę. Tak jest, Pyrka dostaje piłkę. Od razu podanie do Aladina. Aladin. Na drugą stronę do Pawłowskiego. Niepotrzebnie piłkarze Puszczyni Bołomice wpuścili to podanie. Jagena. 67 minuta na Skrimento. Pawłowski. Piłka do Listowskiego. Jest Struski, Siemaszko. Mamy drugą przegraną w tym sezonie. Raczej turniej przedsezonowy nam nie służy. Ajajaj, teraz Krakun. Niepotrzebny ten fał. Jeszcze będzie żółty kartonik. Żółta kartka dla Krakuna. Tak jest, niestety. No, 94 minuta. Będzie dośrodkowanie po stronie Hatesporu. Turecka drużyna, no, naprawdę robiła sporo, żeby nas pokonać. Zobaczmy statystyki oceny, bo to jest ważne. Oceny naszych na Skrimento. Piłkarz, który miał dowodzić naszą drugą linią, zagrał bardzo słabe spotkanie, ale nasza linia Żyro, Banku, jedynie Jakuba Pyrka to byli piłkarze, którzy grali nawet spoko. Sporo mniej grał, strzelał. Ogólnie wydaje mi się, że zasłużenie wygrali. My czekamy na kolejne wzmocnienia, no i oczywiście na informacje o Kidriczu. Teraz przeczytamy, co tu się dzieje. I tak, nowy plan, kontuzja. 7 miesięcy, bardzo dobrze. Rzut naprawdę potrzebny. Mroziński, 340 Mroziński. Dobra, niech ucieka. Tian przejdzie. A raczej odejdzie. Baker. Czubak 220. Nie mamy jeszcze bramkarza, ale sprzedajemy. No, jesteśmy nastawieni. Sprzedaż. I teraz będzie informacja, kto odchodzi. Odchodzi kilku piłkarzy na pewno. Adrian Rus przechodzi. Minął 400 do Hansztorf. Dobra. To jest dobra decyzja. Można Banku. Okej. To darmo przyszedł, więc spoko. No i teraz wiadomości. Walski. Oferta transferu do Walskiego. Walski nie zostanie. Odrzucimy. Zdejmiemy go z listy transferowej. Rus został sprzedany. Minion poszło na konto transferowe. 2 miliony, ok, więc powiedziałbym, że możemy się jeszcze zabawić, a zobaczmy, jak to wygląda na ten moment. Kidrich jest sfałowany, więc Kidrich wypada znowu nam ze składu, wraca Exposito Listowski. Zobaczymy, jak ta dwójka będzie grała. Pawłowski jest na lewej stronie. Kondzior, Siemaszko. Tu mamy jeszcze ten środek. Tutaj chciałbym Żyro, żeby zagrał. I potrzebujemy obrońcy na środek.
Zostanie Jakuba, zostanie Krakun, zostanie Żyro. To jest Wójcinowicz, ok, czyli Żyro Wójcinowicz. Pyrka, no tutaj Alcho na ten moment. Choć też któryś z tych piłkarzy może zostanie sprzedany w banku. Alcho, Pawłowski, niech będzie Chorejak. Skrimento. No musimy poszukać jeszcze środka. Musimy jeszcze poszukać środka. Truski, niech zagra za Degerem. I tak wyjdziemy na najbliższe spotkanie. Tak wyjdziemy na najbliższe spotkanie, ale poszukajmy jeszcze przez moment. Poszukajmy jeszcze przez moment środkowego pomocnika, który może dołączyć do naszego zespołu. Byłoby miło, gdyby taki zawodnik przyszedł do zespołu i tutaj pokazał się z dobrej strony. Okazał się z dobrej strony. Miłej. Winchester. Ok. Poletanowicz. Baku. Castadena. To ten Castadena był spoko. Ale na podania. Semedo. Zenora wygląda też fajnie. Albert Rusnak. Pyczak. To dobra. Zobaczymy, przejdźmy do zawodników niedowolnych. A to by było spoko. Wolni zawodnicy. Środek. Bakłan. Basti. Bishop. Na razie tak, stajemy z jedną pozycją. Narodowość może nie, liga ekstraklasa. I spróbujemy pozyskać boczne bramkarzy. Kamil Kowal, Maciej Kowal, Rafał Leszczyński, Rafał Mamla. Dobra, i popatrzmy na tą obronę nieszczęsną. Pozycja, obrona, środek. Arsenicz, 1 500 000, Baker. Kosz Baker, to byłby piłkarz spoko, 2 500 000. Kamara, Lazic, Mosty, Czerwiński. Mateusz Pachowicz, nieobserwowany. Konrad Poprawa. No to wolałbym Kacper Przybyłko, spoko. Radkowski. Strzypczak. Okej, on jest na drodze do listy transferowej. No i będziemy musieli pozyskać jeszcze napastnika, ale to już pewnie w kolejnym odcinku, który was serdecznie zapraszam.
Dzień meczowy Paris FC. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda ta grupa. To niestety puszcza. No nie ma, nie ma najlepiej, nie ma najlepiej. Siódma pozycja. Jeszcze sporo meczów przed nami, kurczę. Poczekajcie, kalendarz. No nie, Paris to jest ostatnie spotkanie. Paris to jest ostatnie spotkanie, a potem wyjazd ze Śląskiem. No dobra, będzie w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.